Ostatnie dwa odcinki nadrabialiśmy nieco, aczkolwiek teraz czekają nas nowe rzeczy, moi drodzy. I mamy pyskówkę, jak również przeprawiam wszystkie tematy, które musiałem nadrobić, więc mamy coś nowego. Jest w ogóle strasznie gorąco, jest niby 17 stopni u mnie, moi drodzy, a uwierzcie mi, gotuje się tutaj. Zobaczyłem Cię na Twoim podejściu. Jak musi to czuć, nie to carry the weight of years? I am not a child. Yet I see in you a child. Okej, może być szczerze, ten typ chyba jest najbardziej takim dziwnym, jeśli chodzi. Wszyscy z pyskówki jakoś tam, nie wiem, zaczęli jakimś rymem czy coś, ten nas po prostu zaczął obrażać. W sensie, obrażać. Twierdzić, że jesteśmy ślepymi głupcami i podążamy za wszystkimi rzeczami jak dziecko, no ale cóż. Klasycznie, moi drodzy, 200 sztuk srebra. Podoba mi się, że rzucić mi jedną monetę. Czy że będę musiał ich zabić po wszystkim. Pójdę w rym tutaj. Jeszcze coś czuję, że będę musiał ich zabić. Coś, patrząc na ich podejście do Normanów. Chociaż kto wie, może tylko po prostu takie przyjazne, freestyle'owe rzucanie w siebie. Rzucanie w siebie, wiecie, wyzwiskami. Proszę. Mam 6 poziom charyzmy w ogóle, nice. Jest ciekaw, czy to jest ostatni poziom charyzmy, który będzie dostępny. Wydaje mi się, że tak, bo troszeczkę już... Nie wydaje mi się, żeby tutaj było więcej pyskówek. I też ciężko było, żebym jeszcze jakiś nowy poziom charyzmy miał zdobyć za to, co tutaj się dzieje. Patrząc na ilość pyskówek, którą już odbyliśmy do tej pory. I też ilość tajemnic, które jeszcze nas tutaj czeka. Wybaczcie, moje włosy się coś nie chcą dzisiaj ułożyć. Pewnie dlatego, że jest gorąco, jestem po prostu już spocony. W sensie nie żartuję, moi drodzy, pod po prostu... Dobre słowo. Pod tym ubrankiem asyna po prostu jestem cały spocony. Masakra po prostu jakaś. Tutaj mamy aż dwie nowe rzeczy. Dobra, zaraz je zobaczymy. Ale zacznijmy od kamieni w takim razie. Kamienie są zawsze spoko, chyba że to są... Podobała mi się argumentacja Sigurda. Powiem szczerze, że trochę nie wiem, jak tutaj ustawić to. Chciałem powiedzieć, że zazwyczaj kamienie są fajne, chyba że to są kamienie z Glowe Chest, ale... Myślę, że to może nam też sprawić trochę problemów. Szczególnie, że nie za bardzo wiem, co ustawić jako bazę. W sensie wydaje mi się, że to powinien być ten największy kamień, ale w takim razie to jestem w tyłku, bo właśnie coś czuję, że to ustawiłem źle. Dobra, czekajcie, spróbujmy może go ustawić jakoś bardziej na płasko w jakimś miejscu. Aha. Ja już to widzę, cudownie. To nie będzie łatwe. Ja się naprawdę, uwierzcie mi, to nie wygląda łatwo i nie będzie łatwe. To tak ustawić, żeby on stał. Okej, to jest w miarę na płasko. Więc możliwe, że właśnie mi się udało znaleźć dobre miejsce. Teraz tylko muszę jeszcze myśleć, co z resztą kamieni i jak je ustawić. Tutaj znowu będzie coś jeszcze dużo pionowych. Pionowych. Skał do ustawienia.
Okej, okay, no nie, to nam wszystko przewraca. Kamienie, dobra, może spróbujmy, może go ustawić właśnie w ten sposób. I mój problem jest taki, że teraz muszę właśnie ustawić coś na nim. Tylko najgorsze jest to, że nie mam za bardzo co ustawić na nim, żeby to miało ręce i nogi. I się źle skończy. Ja gwarantuję kolejne 40 minut. Teraz. W sensie, jeśli nie zrobię tego w 10, to wybaczcie, ale zrobię to prawdopodobnie gdzieś prywatnie w wolnym czasie. I wam pokażę to po prostu jako fragment nagrania bez dźwięku, bo nie mam siły. Nie chcę mi się już po raz kolejny robić 40 minut nagrania. A, w ogóle zwróćcie uwagę, mam 5 kamieni. Jak ja mam z tych 5 kamieni ustawić tak wysoki stos? Czy wszystko będzie musiało być tutaj pionowe, czy mi się tylko wydaje? Bo to jest dla mnie aż nielogiczne, nie? Jeszcze z tą podstawą, z tą bazą. To jest absolutna tragedia. To jest... Nie, ja po prostu w to nie wierzę. To jest masakra. To się nie uda. Jeśli to się będzie przewracało, czy chcę tego, czy nie chcę, dlatego że jest nierówne. Taka jest natura po prostu kamieni. Nie wiem, może jeśli to będę ustawiał poprzecznie, a nie wydaje mi się, żeby to miało pomóc jakkolwiek. Chyba, że muszę to... No nie, jak ustawię to... Znaczy, nawet jeśli ustawiam to z tyłu, to powinno przesuwać środek ciężkości na tył. Okej, dobra, tym razem weszło. Nie powiedzieć, że nadal mi to nie idzie, ale tym razem się udało. Okej, tylko teraz moje pytanie brzmi, ustawienie tego nie będzie za dużą ilością, czy nie będzie za dużą wagą, jeśli ustawię to z tej strony. No chyba może jednak na nie będzie trzeba wszystkich ustawić pionowo. Może będziemy mogli sobie ustawić ostatnie dwa poziomo. Może tego ja bym przesunął o tutaj. Okej. Okay. To stoi. Teraz ostatni kamień prawdopodobnie. Będę mógł chyba tamten jeden olać i chyba to zrobię, jeśli będę miał taką możliwość. Okej. Okay. Czy pozwolisz mi to zaakceptować, gro? Czy nie? Chyba jednak nie. Okej, czy muszę jeszcze również i to postawić? Moi drodzy. Tu. O, trzyma się. Fuck. Okej, dobra. Zróbmy to tak. Co to było? Duch, ewidentnie duch drzew stwierdził. Nie, rybku. Nie dla psa. Chciałeś cheatować, to masz teraz. Duch wiatru, chciałem powiedzieć. Zobaczcie, to... To będzie troszkę zabawy z tym. Przynajmniej wiemy, że mniej więcej to ustawić. W sensie mam przynajmniej na to jakiś tam pomysł. Okej, okay, to się w miarę trzyma. Teraz tak, spróbuję może ustawić ten kamień. Dlatego, że on jest w miarę płaski i jest dosyć duży, jeśli chodzi o powierzchnię. Daję większą powierzchnię w poziomie. W sensie poprzecznie, tak, horyzontalnie. Teraz będę mógł ustawić ten kamień, czy on jest w miarę płaski, nie jest aż tak bardzo płaski, jak bym chciał. Z tamtej strony, więc może ustawię go tutaj. Tylko najlepiej chyba będzie ustawić go jakoś w tym miejscu. O, chociaż widzę, że to wszystko jest generalnie troszeczkę pod kątem, więc myślę, że to może się nie udać. W ten sposób może w takim razie. O, nie, dobra. A w drugą stronę w takim wypadku może. Kurczę, zobaczcie, jak to się w ogóle wszystko chce rozwalić samo z siebie, tak? Okej, też nie. Widzicie, to się cały czas wszystko rusza. To jest bardzo irytujące, delikatnie mówiąc. Przestaje milion wiadomości na mój telefon, które mi wcale nie pomagają. To pewnie te wiadomości, tak? Wibracje z telefonu mi po prostu ruszają tymi kamieniami. Tak troszkę śmieszkując sobie. Oczywiście. Okej. Okay. Zróbmy inaczej. Wróćmy do mojego pierwotnego planu, czyli to idzie jako kolejne. Teraz pytanie, którą stroną chcę to zrobić. Oj nie. No i się stało znowu to samo. Okej. Okay. Na spokojnie, rybku. Dajmy ten kamień tak, jak ma być. Środek ciężkości na tył. Git. Teraz ten. Może ustawmy go rzeczywiście tą większą powierzchnią.
Zaryzykujmy. Okej. Wygląda dobrze. Nie, nie wygląda tak dobrze. Ej, wszystko poszło się walić. Ugh. Muszę przyznać, że będę rzygał tymi kamieniami. Niektórymi. Patrzcie, jak są po prostu niektóre proste, które są... O, super fajnie zrobione, git. Już. 3 minuty, tak? Są też i takie. I są też kamienie z głowy czyste. Wiesz, kto wie, jeszcze może te przebiją długością. To, co robiliśmy właśnie z kamieniami w Glowe Chesta. Nikt nigdy tego nie wie. Nie będę komentował tego, co przed chwilą zrobiłem. Nie o to mi chodziło. Totalnie o to mi chodziło. O nie, najgorzej. Dobra. Mam nadzieję, że w miarę ustawiłem ten kamień z powrotem tam, gdzie był, bo wcześniej się aż tego nie bujał. To było dużym plusem. Okej. Okay. Czy... go obrócę tutaj, w tę stronę. W tę stronę powinien być. Wydaje się w porządku. Okej, troszkę się buja, ale na razie nie na tyle. Jak ładnie zapłonęły światła, niczym jakby mieli elektryczność. Przecież akurat to jest trochę słabo zrobione, w sensie animacyjnie fajnie, bo jakby na przykład był jakiś taki, wiecie, jakiś taki nie wiem, przepływ tego światła, żeby to było troszeczkę jakby fala tego światła przechodziła, że po prostu... Nie, to też by wyglądało głupio. Po prostu to musiało być tak, że w każdym domku po kolei się zapalają światła i to było pewnie dosyć długie. W sensie byłoby z tym dosyć dużo roboty, zakładam. A spodziewam się, że nikt by nie chciał zwracać uwagi na takie detale, przynajmniej nie w tej grze. I nie byłby to na pewno Ubisoft, kto by na takie detale stawiał. Szybciej bym stawił... Jeśli ktoś już coś takiego robił, to najprędzej Rockstar. Jeśli mam strzelać w kogokolwiek. Spróbuję to położyć. O! Dobra. Nie poddajemy się, moi drodzy. Próbujemy jeszcze raz. W najgorszym wypadku to się wytnie. Okej. Okay. Ale wydaje mi się, że ten kamień jest w nieodpowiednim miejscu. Może jeśli go ustawię trochę bardziej tutaj. Na granicy, może teraz będzie się lepiej trzymał. Nie wiem, mam problem z tym, ta podstawa jest najgorsza, bo ona jest bardzo, bardzo nierówna, a zarazem i ten kamień jest nierówny, ale obie do siebie nie pasują na tyle, żebym był w stanie powiedzieć, ej, dobra, jest git, spoko. Dajemy sobie z tym radę. I znowu też mam problem z tym kamieniem, ponieważ nie wiem, w którą stronę go ustawić. Z jednej strony kusi mnie, żeby ją bardziej podłużną część tej dać, z drugiej tamta druga ma większe pole powierzchni, ale wydaje mi się, że jednak postawienie na tę dłuższą jest tutaj, będzie tutaj lepsze. Wiesz, nie wiem, może spróbuję tą, która jest po prostu szersza. Na pewno muszę stawiać na bardziej przesuwanie całej wagi na lewo, jak widzicie. Okej. Dobra. Nie. Ugh. Znowu. Nie, moim zdaniem to musi iść tę stronę, ale może, jeśli, bo widzę, że też ta góra jest nieco pod kątem, będzie pod kątem, jak już to ustawię. Może w takim razie... Kurde, naprawdę. Może jednak ustawienie tego w ten sposób będzie lepsze. Mam ten problem, że nie wiem dokładnie, gdzie go ustawić, żeby ta waga się utrzymała, w sensie, żeby to wszystko się trzymało. Bo owszem, mogę jeszcze teraz położyć ten kamień, ale wiecie, co jest z problemem? Widzicie, on nie sięgnie. Ten drugi natomiast, no sięgnie. Tylko problem jest taki, że on jest bardzo nierówny, jeśli chodzi o wagę. Jak widzicie, ma z jednej strony ma znacznie więcej masy, większą masę. I to sprawia, że dodanie go, delikatnie mówiąc, niezbyt łatwe, ale to stoi. Mamy to. Zajęło pewnie tylko z jakieś 7-8 minut, znając mnie.
Perfekcja. Nawet nie chcę ci dodawać tego jednego. W sensie, wybaczcie, ale teraz już nie będę dawał tych ostatnich. Jeśli będzie coś takiego trudnego, to nawet nie będę dawał tych ostatnich. God, why did you fashion me from such weak clay? Co on tobie chodzi? You pace about like a dog afraid of a beating. What troubles you? Oh, stranger. Here's a tale. I love Etherland, a hunter's daughter. But the hunter's a fearsome fellow. Set me a task, he did. There's an arrow stuck in that tree above that the hunter once fired there. Before any man can have Etherland, they need to climb up and get it. Many suitors have tried. All failed. Looks like child's play to me. Maybe I can help. Oh, you do mean to help me. God bless you. Okay, gdzie jest ta strzała? A, tam, okej. Okay. Szczerząc to trochę... Trochę nie wiem, czy powinniśmy pomagać, w sensie... Zakładam, że to, co chcę przetestować, pamiętajmy, jakie są to czasy. To, co chcę przetestować, pewnie ten myśliwy, to czy ten mężczyzna będzie w stanie ochronić jego córkę, czy będzie wystarczająco zwinny, aby samemu pójść na polowanie, aby zapewnić im żywność, cokolwiek. Mam jakiś list. List od córki łowczego. O zgarze, mój miły, nie złość się tak. Tak, byli inni przy tobą, ale Hanks i Sigbert nic dla mnie już teraz nie znaczą. Kiedy przyszło do wezwania mojego ojca, obaj przysięgli, że podejmą próbę, lecz żaden z nich nie powrócił. Mogę tylko przypuszczać, że uciekli ze wstydu. Czy tak naprawdę trudno jest spiąć się na urwisko? Błagam cię, nie wyjeżdżaj tak jak oni, bo inaczej Kendrick będzie jedynym człowiekiem w wiosce, który nie ma jeszcze żony. Nie rób mi tego, proszę, Ethelinda. Czyli ona sobie po prostu wybiera ludzi, wybiera sobie wszystkich mężczyzn, którzy nie mają męża, żony, przepraszam, i no, męża również, i po prostu mówi, ej, wespnijcie się tutaj, zostaniecie wtedy moim mężem. I wcale oni wcale nie uciekli, oni po prostu zginęli przez kłopotę jej ojca. Ja uważam, że powinniśmy go trochę ostrzec przed tym, co się tutaj wydarzyło. I have the arrow, proof of your boundless courage. Oh, thank you, stranger. I'll name our firstborn in your honor, swear I will. What is your name? Eivor. Eivor, eh? Huh. Well, maybe just something that rhymes with it then. Would that do? I found the other suitors. A lynx had made its lair up there. A hunter like Etherlyn's father would have known that. Oh, surely an innocent mistake. But I must bring him the arrow. He'll be so pleased someone's got it at last. Okej. Okay. Dam mu list. Sorry, wolę brutalną prawdę niż słodkie kłamstwa. I found a letter from Etherland. Seems she didn't think much of you. You were far from her first choice. Oh, I know. She's made no secret of that. But now they're dead, and I'm not. So tra-la-la. I am sure her father will be thrilled. Okej. Okay. Okej, okay, typie, jak tak ci dobrze, to... To dobrze, bobrze. Nie wiem, w Kobrze. Albo nie, albo w Kobzie, ale nie jesteśmy w sumie, jesteśmy na południu, a nie na północy, więc chyba nie w Kobzie. Ilcie również nie. Niemniej, moi drodzy, koniec tych wygłupów, moi drodzy, jedziemy teraz w końcu do Winchester. Chciałem powiedzieć Winston z jakiegoś powodu. Winchester. I w samym Winchester, które teoretycznie już odkryliśmy, w sensie pojawiło nam się w poprzednim odcinku pod koniec, że mamy nową lokację. W samym Winchester, moi drodzy, mamy też całkiem sporo rzeczy do ogarnięcia. I zaczniemy oczywiście od tajemnic, bo one są najciekawsze. A nie, przepraszam, dopiero teraz mamy odkryte nowe terytorium, czyli powinniśmy mieć teraz, że rozpocząłeś wątek jakiś tam. Albo i nie. Spodziewałem się, że będziemy mieli teraz informację, rozpocząłeś wątek. Coś tam, bo często to wyskakuje właśnie jak zdobywamy nową lokację. Albo gdzieś trafiamy do właśnie takiego miasta hrabstwa, które finalnie aktywuje po prostu właśnie tę. Many have tried. None has beaten me. For God kissed my feet when I was a babe and made me swifter than a swallow. No myślę, że to jest słowo swallow. Nieważne. Co chciałem powiedzieć to. You're pretty cocksure for a child. You would be too if you had miracle legs. Miracle legs? They seem pretty normal to me, girl. Looks can be deceiving. Have you heard of the great Pheidippides, the mighty hero of old? Ran all the way from Marathon to tell the king they won the battle. Then guess what happened? He only fell down dead. Dead? From running? It was very far. Girls can't
can't fight. It's the rules. But like Pheidippides, I'm going to be the fastest messenger who ever lived. So when the Norse defeat the Saxon armies, you'll quickly bear the bad news to your king. Them sissy britches. Fat chance. So do you want a race or not? I've beaten everyone else in the whole world. In that case, let's run. O, okej, okay, nie mam nawet wyboru. Fun fact, to jest nawiązanie, moi drodzy, do... legendy związanej z... Let's see these... No other Saxon has been able to keep me on my toes like you, little one. I never thought I would be beaten, but you run like the wind. I'm glad I had a real challenge. And I'm glad to have given you one. Do you like interesting places? I've run all over Wessex, found some scary, spooky magic spots. Exploring such is what I live for. I'll give you my diary. I call it The Many Wondrous Runnings of the Galloping Miracle Legs. Bye-bye! Jak ja z nią wygrałem? Przepraszam bardzo, ja byłem za nią. Jeśli chodzi o ten wyścig. Zresztą ten wyścig nawet daleko daleki nie był. I co w ogóle mój koń tutaj? W sensie, ja myślałem, ej, przyzwę sobie konia, będę szybszy od niej, nie? Myślałem, że sobie tak szczytuję. W ogóle jestem ciekaw, czy byłaby jakaś reakcja na to, ale... ten wyścig nie był zbyt daleki. Fun fact, moi drodzy. To było nawiązanie, ta dziewczynka jest nawiązaniem do tego, jaki jest mit o powstaniu... greckiego ognia, w sensie jeśli chodzi o... nie greckiego ognia, co wam to? Chodzi o ogień olimpijski. Tak, o płomień olimpijski, w sumie może dokładnie mówiąc. Który rzekomo właśnie miał być... ma być symbolem tego, co zrobił... Pieltipidis? Chyba tak go nazwali. Chyba tak, chyba Filtipidis to nazwali. Właśnie, jeszcze jedna rzecz. Mamy znaleźć człowieka w bieli w Domu Bożym. To brzmi troszeczkę... to brzmi troszeczkę, jakbym miał znaleźć jezuitę za koń, jakby. Ile tam osób będzie w białych szatach? Chyba, że to są bardziej jak dzisiejsi księża. Mianowicie, że będą cali wszyscy w czerni, tylko nie ten jeden konkretny. Jump, Flea, jump! Stop it, you grubkin! If he falls, God will punish you! A chyba mowa o tamtym chłopcu. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest napisane. Szczery wiersz miłosny. Ach, wielkie szczęście na mnie spłynęło. Dziesiątko jest błogosławiło mnie, bym zobaczył cię z daleka. Widziałaś mnie? Zobaczył cię z daleka, widziałaś mnie. Tam nie ma kropki. Widziałaś mnie, miałem na nogach swe najlepsze buty. Mam nadzieję, że pewnego dnia będziesz obok mnie. Wspólna miłość. Gwiazdo dla mego księżyca, pszczoła dla mego miodu. On rzucił mnie miłosny wóz i zaprzęgnięty doń koń. Czy umrę, jeśli na mnie spojrzysz? Tak. Co to był za wiersz? Czy ten chłopak próbuje się po prostu popisać przed swoją miłością życia i tyle? Zobaczymy zaraz. List pokryty łzami. Ethelfledo, twoje oczy są niczym kałuże deszczowej wody, głębokie, a twoje włosy przypominają brodę mego ulubionego kozła. Gdy cię zobaczyłem przechadzając się po placu, me serce zabolało tak mocno jak... zabolało, nie zabiło? Tak mocno jak wtedy, gdy złamałem sobie... aha. Gdy złamałem sobie ząb na gryzieniu zgniłej rzepy. Kocham cię, czy ty też mnie kochasz? Błagam, odpowiedz tak lub nie. Twój na zawsze, Egbert. Egbert, a to jest Esobert. What are you doing all the way up here? Don't try and stop me. I will get that flower, and then she'll see how much I love her. A brave choice, little fellow. Even if I get smashed on the ground like an overripe plum, I'm just getting my breath back. The climb was hard. I'm girding my, loins. Lions, eh? Well, I could get it for you. I would hate to see such a ferocious flame snuffed out. I mean, if you insist... but I could get it if I wanted to. Just so you know. Myślę, że potem normalnie będą go wyśmiewali, że ej, tam chłopcze jesteś ten. Ty wcale tego nie zrobiłeś, tylko zrobił to za ciebie ten gość, tak dalej, tak dalej. Co chciałem jeszcze powiedzieć, to... pamiętasz tam dziewczynkę sprzed chwili, o której właśnie mówiłem, że była nawiązana do Igrzysk Olimpijskich? Mianowicie, moi drodzy, ona miała dokładnie ten sam głos, ta sama aktorka, ponieważ podkładała głos, i chyba miała ten sam model, co ta dziewczynka od placków chyba, jak dobrze pamiętam, to chyba były placki, do których tam dodano miodu. Kurczę, czemu nie mogę się tego złapać, coś?
No i cały czas spadam, zamiast skoczyć na tę linę. Dobra. Zobaczmy, czy będę musiał kliknąć F. He missed. The stranger missed. That could have been Esselbert's mangled noggin. What a terrible show. A, czy ja mam naprawdę to złapać jadąc po linie? Nie mogę tam po prostu skoczyć, okej, okay, dobra. Jestem ciekaw, jak ja mam to zrobić, bo nie widziałem żadnej F-ki, nie widziałem niczego. To może muszę się puścić? Czy w takim razie się puszczało z liny przy pomocy C, bo szczerze mówiąc nie pamiętam. Ale to wyzwanie jest trochę dziwne. W sensie, rozumiem jego ideę, natomiast mówię, nie pamiętam po prostu. A, może chodzi o ten czerwony kwiast. Dobra. Bo oni też mówią Esselbert. A tam był Egbert w liście. Dlaczego był Egbert w liście? Czyżby może ktoś inny tutaj próbował przed nami? Czy przed Esselbertem w sumie? Fuck. O, znowu. Nietrafione. Patrzcie, coś mi dzisiaj nie idzie. Bardzo mi nie idzie. W tym asynie. Nie jest niczym specjalnie dziwnym, ale dzisiaj jest wybitnie źle. No, przepraszam, ale Eivor dosłownie... To jest właśnie ten problem z tym nowym asynem, że nie mamy takiej kontroli i tak naprawdę wszystko jest zautomatyzowane. I znowu, ja skaczę, chcę złapać się liny, po czym Eivor sobie stwierdza, a ja sobie skoczę na dół. Jakby wytyfy. O, okej, okay, teraz. No, naprawdę? What a terrible show! Boo! Czy ja muszę, nie wiem, jeszcze wcześniej tam zeskoczyć na to? Złapać tej gałęzi, czy jak ja mam to zrobić? Poszczę trochę, powiem wam szczerze, że nie ogarniam. Chyba, że jeszcze raz kliknę F-kę, żeby zobaczyć, czy na pewno się dobrze... Nie wiem, czy ja się dobrze wspinam? Dobra, to mi pokazuje ewidentnie te czerwone kwiaty, więc to musi być to. Okej. Okay. Wróćmy się tutaj. O, i teraz jest. Proszę bardzo. Oh, saints alive! Did you see that? God sent Esselbert an angel! To mi zajęło zdecydowanie za długo. Did he fall? Oh, God's buttered crumpets! I never told him I loved him! That stranger got it for him! Oi! That's cheating! If I'd known it was that easy. You would have done it yourself. Risked life and limb. But great men know the value of a champion. What will you do with such a treasure? It's for her. It's all for her, so she'll finally notice me. Athelflaed, what do you say to the sweet boy? Thank you for the flower. It is very beautiful. Now we are betrothed, and I will grow up to be a great king. And you will be my fair lady. What say you, daughter? Do you think him a worthy suitor? He risked so much to declare his love. I will tell my husband the king you claim our daughter's hand. When you are a little older, of course. Come, dearest. Noah's holy cattle! You actually gave a flower to the princess! And now we are betrothed. It takes more than that. There's holding hands and grunting, and then sometimes praying. Oh God! Oh God! King Esselbert the First, the Flea of Winchester. All hail the Lord of the Saxons! Esselbert the Flea! Myślałem, powiem szczerze, że się nie spodziewałem. Zostawię to w tej formie. Bo to było piękne. O, oj, skisłem. Skisłem mocniej niż powinienem. To było mocne. Uj, nie spodziewałem się totalnie tego ze strony tej dziewczynki. Myślę, że to o Boże, będzie takie o Boże. A tu chodziło o coś zupełnie innego. Oj, piękne. Co jeszcze miałem powiedzieć? Czyli mamy i ona się nazywa... Nie jestem nawet w stanie przywołać, jak oni to powiedzieli. Zupełnie inaczej powiedzieli jej imię, niż ja je wypowiedziałem. Ale cóż, rzeczywiście mamy tutaj księżniczkę, czyli to jest chyba prawie córka króla aktualnego. W tą stronę mam skoczyć, a w tę stronę tutaj mamy siano. Okej. Okay. Chciałem powiedzieć, że to jest córka aktualnego króla, czyli rzeczywiście jest to księżniczka. Zobaczymy w takim razie, czy rzeczywiście do tego dojdzie, moi drodzy. A jak widzicie, mamy tutaj jeszcze masę miejsc. Mamy
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście miejsc, które minimum musimy jeszcze odwiedzić. Problem to jest wszystko już dosłownie, co tutaj będzie w Winchester, więc to tym będziemy się zajmowali w następnym odcinku. Może nawet gdzieś to jeszcze trafimy do tego, spróbujemy pogadać z tym informatorem, z tym człowiekiem w bieli. Zostawiamy to na pewno, tak jak mówię, na następny odcinek. Jak widzicie, mamy też Hamptonshire w ciągu trzech odcinków na dobrą sprawę. Powiedzmy, że tutaj będziemy liczyli również to, co zrobiłem w Winchester. W ciągu trzech odcinków naprawdę zdobyliśmy połowę rzeczy, która była w całym Hamptonshire. Więc tak naprawdę myślę, że ile, moi drodzy, odcinków jeszcze nam tutaj zostanie? Z... 10? Zaryzykuję stwierdzenie, że około 10 odcinków nam zostanie, czyli wydaje mi się, że całkiem dobrze wyliczyłem, ile rzeczywiście nam ta gra zajmie. Ale jeszcze jak będzie, przekonamy się w kolejnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, pan dzień Discorda, bo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka liczy się do rozwoju kanału. Widzimy się w następnym epizodzie już jutro. Do zobaczenia, do następnego i... Na razie.